Po 2 latach do Katowic wraca Red Bull Roof Ride, czyli Puchar Świata Freestyle MTB. Najlepsi zawodnicy z całego świata skaczą z ogromnej rampy, która znajduje się przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Obserwował ich Paweł Jędrusik. Od rana zawodnicy trenują na specjalnie przygotowanym torze na placu przed katowickim Spodkiem. Żeby go pokonać, muszą najpierw zeskoczyć z dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, a następnie wykonać powietrzne ewolucje na skoczniach. Wśród uczestników nie zabraknie braci Godziek, chyba najsłynniejszych polskich zawodników. W moim przejeździe zobaczymy na pewno sporo salt do tyłu z kombinacjami różnymi. Oprócz tego zamierzam pokazać podwójne salto i jakieś 360 z dużego dropa. W tym roku Red Bull Roof Ride to jednak nie tylko rywalizacja w ramach Pucharu Świata. Swoich sił próbują też amatorzy tego sportu, a finały już jutro. Zapraszamy na plac od godziny 13. Oczywiście od rana trwają jeszcze poranne treningi, natomiast 13 to jest finał Red Bull Roof Ride Rookies. Dodatkowe wydarzenie, którego nie było 2 lata temu. 40 najlepszych polskich zawodników, którzy nie są jeszcze gotowi na ten ogromny tor, na skok z katowickiego MCK-u. Natomiast naprawdę prezentują ogromnie zadowalający poziom. Więc te finały Rookies od 13 do 14, natomiast finał Pucharu Świata 15-17. Wstęp na Red Bull Roof Ride jest bezpłatny.